Tato poprosił Jasia, aby pomalował okna. Jasiu przychodzi po dwóch godzinach cały brudny i pyta taty. Tato, a ramy też mam pomalować? Nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, jakiego rodzaju jest słowo budżet? Żyńskiego, proszę pani. Jesteś pewien? Tak, bo ma dziurę. Jasiu przyszedł ze szkoły i mama pyta się go. Jasiu, jak było w szkole? Dobrze, mamo. A jak było na lekcji religii? Tatechetka opowiadała nam o Mojżeszu, jak wyprowadził lud wybrany z ziemi egipskiej. No to opowiedz mi. No to było tak. Mojżesz doszedł do Morza Czerwonego, wyciągnął komórkę, zadzwonił po ekipę budowlaną. Mojżesz z jego ludźmi przeszli po moście i doszli na drugi brzeg. Jasiu, to ci powiedziała katechetka? Mamo, jakbym ci powiedział, jak to opowiedziała pani, to w życiu byś mi nie uwierzyła. Poszła kobieta do dentysty. Dentysta zaczął borować jej zęba. Po pięciu minutach pracy dzwoni telefon do kobiety. Stomatolog odbiera telefon i mówi Halo, kto tam? Jak to kto? Mąż dzwoni. Proszę pana, już kończymy. Żona tylko wypluje i odzwoni. Ja żali się Stasiowi. Wiesz co Stasiu, myślałem, że mam najlepszą teściową na świecie. I mecz ze mną obejrzała, wypiliśmy kratę piwa, razem na ryby poszliśmy, o samochodach pół dnia przegadaliśmy. I co się zmieniło? No wiesz, w końcu wytrzeźwiałem po weselu, patrzę na teściową, a to był teść. Dzwoni kumpel do kumpla i pyta. Stary, co robisz? Idziesz z nami na wódeczkę? No pewnie, że idę. Niedługo skończę robić krzesło dla teściowej. A co ci zostało do zrobienia? Podłączę elektrykę i będę. Ja się pyta tatę. Tato, babcia na pewno jedzie tym pociągiem? Nie gadaj tyle, tylko rozkręcaj tory. Kiedy moja żona urodziła, podszedłem do lekarza i spytałem się, kiedy będziemy mogli się kochać. Mrugnął do mnie okiem i mówi: Za dwadzieścia minut skończę dyżur, bądź na parkingu. Facet jechał pociągiem z gromadką rozwrzeszczanych dzieci. Ledwo udało mu się je usadzić na fotelach w przedziale. Starsza pani siedząca naprzeciwko pyta: To wszystko pana dzieci? Nie, proszę pani, pracuję w fabryce prezerwatyw, a to są reklamacje klientów. Panie doktorze, czy ma pan coś na moje zęby? Tak, woreczek. Panie doktorze, nie czuję nóg. To powącha pan moje. Stoi Jasiu pod klasą, podchodzi do niego dyrektor i pyta: Jasiu, dlaczego stoisz pod klasą? Wie pan, zastanawiam się, gdzie sens i logika. A o co chodzi? Pani mnie wygoniła z klasy, bo puściłem bąka. Ja stoję tu, a oni siedzą w tym smrodzie. Mamo, a skąd ja się wziąłem? Jasiu bocian cię przyniósł. Mamo, rozumiem, bocian jest dystrybutorem. A kto jest producentem? Nauczyciel mówi do Jasia, z ciebie to by był dobry przestępca. A dlaczego? Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działalności. Motorem przez wioskę jechał Jaś, Szymek i Staś. Który się strasznie jąkał. Po chwili Staś mówi. Szy, szy! Jaś na to. Szybciej, okej, okay, jedziemy szybciej. Po chwili znowu. Szy, szy! Szybciej. Okej, okay, jedziemy. Szy, szy! Stary, szybciej się nie da. Już mamy setkę na liczniku. Szy, szy! Simek spadł. Nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, znasz liczby? Znam, proszę pani, tata mnie nauczył. To powiedz mi, Jasiu, jaka cyferka jest po pięciu? Sześć! Brawo, Jasiu, a po sześciu? Siedem! Super, Jasiu, a po siedmiu? Osiem! Dobrze ci idzie, Jasiu, co jest po ośmiu? Dziewięć! To teraz powiedz mi, co jest po dziewięciu? Dziesięć! Jasiu, jesteś bardzo mądrym chłopczykiem. Powiedz mi, co jest po dziesięciu? Walet, proszę pani. Przybiega Jaś do mamy i mówi. Mamo, pan policjant mówił, że skopie mi dyłek, jak jeszcze raz mnie zobaczy. Mama ubrała się i mówi do Jasia. Jasiu, chodź pokaż mi, gdzie jest ten policjant. Jasiu pokazał stojącego na ulicy policjanta. Policjant widząc Jasia mówi do jego mamy. Weźmie pani ode mnie tego gówniarza, bo mu na kopie po dupie. Dlaczego pan tak brzydko mówi do mojego syna? Dlatego, że codziennie przychodzi do mnie ze swoją jamniczką i mówi, żebym ją pokrył, bo chce mieć psa policjanta. Nauczyciel kazał Jasiowi napisać zdanie ze słowem cukier. Jasiu po chwili zaczyna czytać zdanie. Bardzo lubię pić herbatę z cytryną. Jasiu. A gdzie cukier? Rozpuścił się.